Cześć! Z tej strony Multi i dziś zabiorę Was na krótką podróż po Dniu Czołgisty w Mińsku. Zapraszam do oglądania. 5, 4, 3, 2, 1, ura! Ale nie tak. Rozpoczął się ten dzień. Coś wam powiem. Wszyscy w Mińsku z okazji Dnia Czołgisty biegną na imprezę grać w czołgi. To się nazywa społeczność. Młodsi, starsi, czołgiści, czołgistki, nie to co u nas, gracze CS-a, LoL-a czy tego Fortnite'a. Zobaczcie sami. Nie była to zwyczajna niedziela. Dzień w Mińsku rozpoczął półmaraton, w którym wzięło udział dziesiątki tysięcy osób z całego świata. Była to rekordowa frekwencja, ale nie ostatnia tego dnia. Najlepsze było dopiero przed nami. Wraz z ekipą CC-ków, no i naturalnie przedstawicielami Wargamingu, Falati, wiem, że to oglądasz, wybraliśmy się na wydarzenie. Po drodze spotkaliśmy tłumy, jakich chyba nigdy wcześniej nie widziałem na żadnej imprezie. Jak się później okazało, przybyło ponad 200 tysięcy osób. Event miał miejsce w Parku Zwycięstwa, który jest naprawdę gigantyczny. Powinniście jednak wiedzieć, że taka przestrzeń nie przeszkodziła w zapewnieniu ogromnej liczby atrakcji na każdym kroku. Na miejscu znalazło się ponad 55 stref rozrywki, 200 komputerów, 100 miejsc z gastronomią, 10 stref foto, do tego nasze ulubione czołgi, pojazdy, broń, a dla fanów muzyki koncerty. Naprawdę było super. Poproszę jedną torbę dla mnie, mamy, taty, brata, dziadka, wujka, cioci, babci, psa, kota i jeszcze z 200 tysięcy dla widzów, także dostawa jutro kontenerem będzie w porządku. Na miejscu gracze mogli również wygrać różne nagrody do gry World of Tanks i nie tylko. Do zdobycia były kody bonusowe, proporcjonalne do osiągniętego przez nas wyniku w bitwie oraz sprzęt gamingowy. Swoich sił próbowali młodsi i starsi czołgiści. Na koniec dnia trzeba było troszeczkę poszaleć, więc zostały nam koncerty, no i oczywiście dzikie dęsy. Mam nadzieję, że moja relacja z Dnia Czołgisty w Mińsku wam się spodobała. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Hej!